Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczko, z tej strony Mitrek, zapraszam was przeserdecznie na kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny w Star Wars Jedi Fallen Order. W poprzednim odcinku udało nam się wrócić na Zafu. Chyba na Zafu? Tak, nie na Zefo. Aktualnie mamy dostać się do imperialnego wykopaliska w pobliżu rozbitego Venatora. Aktualnie znajdujemy się chyba na dobrej drodze, bo tędy zjadę sobie na dół. Na dole powinna być winda, która powinna doprowadzić mnie do góry. Stąd wydaje mi się, że raczej nie będzie ciężko dostać się chyba jakoś do góry. I byłyby tutaj przejścia, które są jeszcze niezbadane, więc zobaczymy, czy tak da radę. Po tym wszystkim, co przeszliśmy? No jasne! No, byłoby miło, jakby dało radę to zrobić. Bo jeszcze dużo gry zostało, a nie chciałem się denerwować tutaj na marne. I teraz takie pytanie, czy to będzie dobra winda? Miejmy nadzieję, że tak, to to nie ta. Bo tak, ja... Którędy tutaj w ogóle się dostałem? Oddalać za bardzo nie mogę. Bo tak, tutaj byłby ten sta... Aha, czyli ja tędy wyjdę. Czyli pierwsza winda nie była zbyt dobrym pomysłem, więc musiałbym... O cholera. Jakoś bardziej do... No i to jest właśnie ten problem, ja... Ja kompletnie nie wiem, gdzie ja mam iść. Myślałem, że ta będzie tam prawidłowa, ale sprawiłem, może jeszcze zjechać na dół, bo coś ta mapa mi się wydaje być za mała. No ja tędy właśnie wyjadę... górą. No dobra, no to jeszcze raz jeżdżamy, bo mi to aktualnie gówno dało. A! Jeszcze to jest przepaść, ciekawe. No więc jeszcze raz, powtarzamy ten nasz plan. I spróbowałbym tym razem może tutaj na dole bardziej się porozglądać, tylko że... tych przeciwników trochę tutaj powinno być niestety. Teraz powinienem... winda przed nami jakaś powinna być. No jest niby. Czy to będzie ta prawidłowa? Byłoby miło. Tutaj raczej będę musiał... po tych siurbach przejść, więc spróbujemy może to zrobić. Powiem, że byłoby mi jakby się udało. Niezmiernie bym się cieszył, tylko potem co dalej, tego to tym bardziej nie wiem. Może przez najbliższy czas nie będziemy w ogóle tak jakby odpoczywać przy tych punktach medytacyjnych. Bo jednak jak mam za każdym razem się tutaj wracać i zabijać tych przeciwników ciągle, to wolę już sobie tego oszczędzić, kurde, zapomniałem tej ścianie na lewo. No, co jest? No tak, no jak się obraca, to nie mogę wejść. Daj, to jest trochę zrąbane. Że jak się obiekt obraca, to nie możemy na niego wejść, bo ze sobą umieramy. Przecież to niemożliwe! Nie dam ci się zabić! Czas wyłączyć! Wreszcie. I teraz tak, czy to będzie ta prawidłowa winda? W teorii tak. Nie lubię za bardzo taki gier Souls-like, można by powiedzieć, czyli... no nie wiem, jakby to nazwać. Idziemy do jednej lokacji, odblokowujemy skróty, potem wracamy znowu do tej samej lokacji, tylko tym razem inne przejście wybieramy, bo akurat mamy zdolności, które odblokowują nam na przykład, nie wiem, specjalne przejście i tak dalej. Ja tego bardzo nie lubię. No zobaczymy, no bardziej się spodziewałem, że to będzie coś w stylu Battlefronta 2, ale niech już będzie. Zobaczymy, czy uda nam się przez najbliższy czas coś więcej tutaj osiągnąć, niżeli... ciągłe błądzenie tutaj. Czyli w teorii jestem bardzo dobrze, tylko że tutaj pojawia się problem, bo to jest pewnie ta ślizgawica, że tak powiem, tak? Czy nie? Ciężko określić. Mogę przejść, ciekawe. A nie wiem, czy to będzie prawidłowe przejście, ale tutaj pamiętam, że gdy w tych okolicach byłem, to były takie jakby dwa duże trolle chyba. Przy jakimś ognisku, czy coś takiego.
A przy rozbitym statku jakimś. No właśnie. Czy tak jest prawidłowo? Ciężko określić. Powiedziałbym, że tak, więc spróbujemy się tędy dostać. Może nie będzie tak tragicznie, jak mi się wydaje, no bo byłoby niesmiernie miło. Czy on nie pokazuje w ogóle jego... A, bo to nie jest uważane jako boss chyba. Fajne to było. Hej, Gris, zajęty? No, próbowałem obejrzeć... Wiesz co, nie jestem zajęty, nigdy. Więc trzeba ci czegoś? Stoję przy dwóch rozbitych statkach. Chyba nie tylko tobie wiatr dał się tutaj we znaki. Hej, dopiero teraz to pojąłeś? Gdzieś ty się uchował? Przecież lepszych ode mnie nie ma. No, tak, chciałem powiedzieć dzięki. Wiesz, no... Nie ma za to, młody, ale... Muszę lecieć. Mam sprawę, więc... Na razie. A czemu miała służyć ta rozmowa? Wcześniej w ciągu całej gry nic takiego nie było. Myślisz, że możemy to zhakować? Dziwne. Co tam jest? Co tam masz, BD? Nadal, co ty na skórkę BD? O! A niech już będzie ten nalot, wygląda ładnie. Czyli teraz tak. Czy dobrze tak będę iść? No nie wiem, bo tutaj jeszcze jest jakieś przejście niby. Dam radę tędy się jakoś dostać? Nie dam rady. Definitywnie nie. Wydaje mi się, że będę musiał tędy jakoś górą poskakać. To wydaje się być chyba najbardziej logiczne. A, już dobra, widzę. Czekaj, czy tędy dam radę. Dam radę w teorii. Mówię w teorii, no bo dalej najprawdopodobniej nie udałoby mi się wejść, no bo tutaj musimy przejść do góry i będziemy mieli właśnie tą siatkę. Czyli to było to niezbadane przejście, które świeciło mi się na mapce. No dobra. Spodziewałem się, że tamtędy dołem też by coś była. No to wiesz, że tam była tylko darmowa skrzynka z lutem. Może być. Na razie nie jest najciężej. Obserwują nas. No daj jeszcze raz albo dwa i będzie wybuchać. O, dobra, wybucha. Nie przejdę tak, co ciekawe. A, tędy po prostu. To najlepszą taktyką jest spamienie tego prawego myszki, na to wychodzi. Bo za każdym razem bierze nam jako nowo aktywowaną. O, jednak nie, za każdym razem. Czy tutaj mam iść? Pewnie tak, ale co robi w takim razie tamten duży dryblas? Może będzie służyć do powrotu, na przykład. Jakie on te sądy inaczej zabijać niż odbijając strzały? Nie da się chyba inaczej. No to jest problematyczna gra tutaj. No dajesz, strzelaj. Sonda szpiegowska. Sporo już mamy tych frakcji odkrytych i poszczególnych jednostek w tych frakcjach, na to wychodzi, że też. Uwaga, czerwony alarm! Dowódca zginął od świetlnego miecza. Czy
Czyli tak, dużo jest tutaj rzeczy akurat. To widać. Najpewniej musimy zejść tędy. No, na razie to nie jest najcięższe, bym powiedział. A najbardziej boję się powrotu stąd. To może być naprawdę okropieństwo. Chociaż wszystko obraca się wokół tych ruin podziemnych, które tych wykopali. Zauważyłem to wcześniej. To uczucie na dnie żołądka. Myślałem, że to przez kuchnię Griza. Robi się coraz silniejsze. Im bliżej jesteśmy, tym gorzej się czuję. To na pewno nic dobrego. No dobrze, na razie Stima nie będziemy używać, bo trochę tego życia mamy. Imperialne wykopaliska. Czy to jest... Jest medytacja. Nie będziemy odpoczywać, nie chcę się za każdym razem zabić tych samych przeciwników. Fajne to, że ten Billy do nas wraca za każdym razem. O cholera. Twoje szanse na przeżycie są niskie. Bardzo niskie. Potrzebuję wizyty w serwisie. Jesteś zbędny. Silny cios. To jest nasz czy nie nasz? Nasz chyba. Nasz? Ciężko określić, czekajcie. Nasz, okej. Okay. Stanowisko do ulepszeń? Ulepszenie jakieś. Ten silnik da radę. Co ty na to? No cóż to jest? Teraz da się tam wejść. Silnik do linki. Tędy nie przejdę, bo to jest, no... Wiadomo. Jakaś ściana, której nie dam rady anulować. To chodziło o to? Nie, no... Nie wiem, co mam o tym sądzić wszystkim. A musiałbym się... O cholera. Ja potem pewnie zginę, tak? Crash test? A, na dnie przejdę, okej. Ale gdzie mogę tego użyć? Co ja mógłbym tutaj zrobić? Tutaj się okazuje. Klikamy przeciążenie i mamy do góry. I damy radę tak się dostać. No kurczę, no mogliby mi to zasugerować jakoś. A nie zawsze wszystko sam muszę robić. Oni już trochę biją. No dobra, nie jest najciężej. Dobrze byłoby w sumie ten nasz strój zmienić. Czy ja mogę to zrobić jakoś tak? Poncho, no może wziąłbym przed tą, bo już trochę za dużo czasu w tym chodzę. Strój. Niech już będzie, ten na przykład BD może zostać taki i modliszka niech już będzie... Aha, dużo to nie zmienia, niech już będzie taka ciemniejsza. Taki odcinek akurat bardziej wolę. Tutaj będzie skrót, czy... Przejście, dobra, czyli tutaj... Jesteśmy po tej stronie, co mnie nie było jeszcze. No i zapomniałem o tym dronie. Gdzie on był? Ja jestem kompletnie ślepy. Tutaj jest. Jeszcze raz. No buchaj już, buchaj.
Okej. Okay. Wystrzał laserowy to był. No, ciekawie, że tutaj... O nie, bawią. Nie tak blisko! Zginiesz z mojej ręki! Czekaj, nie było tutaj nic? No jest właśnie coś do przeciążenia. A tutaj był skaner, mam rozumieć, tak? Czy nie? A nie, przeciążenie... Dobra, to było to. Doceniam, Billy. Ktoś zostawił narzędzia w pośpiechu. Chciał znaleźć relikty, ale nie dbał o pogrzebaną tu historię. Co tutaj kliknąć? Bo to jesteśmy śmierci, że definitywnie będę musiał coś kliknąć, aktywować, dezaktywować. Bo inaczej przejść nie przejdę, tak mi się przynajmniej wydaje. To jest właśnie ten problem. A! Tak zejdę po prostu, no. Okej. Okay. No zaczyna się już. Zabawa na to wychodzi. Tamtej snajczki z góry chyba nie dam rady wziąć na razie. No, pewnie. Chodzi mi o tą snajczkę, na którą właśnie lecimy. Tylko, że ona jest jakoś za wysoko na to pokój, więc musiałbym albo jakoś z góry się tam przed do... Wydaje mi się, że jak tutaj wejdziemy, to będę w stanie tam się dostać jakoś. Bo akurat fajne są te echa przeszłości. Dałem nam dość sporo punktów doświadczenia, co się przewidza na punkt umiejętności, jak i no, trochę historii nam dają. Tutaj nic nie zrobię. Tutaj... no chyba nie wrócimy już. No to jest do medytacji miejsce. Zacząłbym, czy przypadkiem nie byłbym w stanie... Nie, ten punkt umiejętności to jest definitywnie za mało. Na razie nie będziemy odpoczywać, mam jeszcze dwa stymy. Ja wolałbym akurat zostawić sobie jeszcze nieodrodzonych przeciwników, bo przynajmniej będę wiedzieć mniej więcej, gdzie już byłem, więc najprawdopodobniej będę miał łatwiejszą drogę powrotu, tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj winda, tutaj okrągłe zero na to wychodzi. No to zjeżdżamy. Na razie idzie fajnie. O! Kestis. Przewidywalne. A tak, znam twoje imię. Przeszłość. A co najważniejsze, wiem o Kordowie. Powiedz mi, gdzie ukrył ten holokron? Wspaniale. Druga siostra. Zapomniałam o tym ataku. To zbyt proste. Podejdź tu, padawanie. Mam to zakończyć. Nie uciekaj. Bawisz jak cała reszta. Już używam tego depchnięcia. No właśnie. Nie myślę, że mnie pokonasz. O! Ciekawa umiejętność. Uczysz się wolniej niż ostatnia uczennica Sir, lecz jednak... Sporo o nich wiesz.
Nic ci nie mówiła? Sir nie umie dotrzymać tajemnicy. Tak dobrze ją znasz, co? Była słaba. Pękła na torturach Imperium. Zdradziła kryjówkę jej naiwnej padawanki. Nie odnaleźliby mnie. Gdyby nie jej słabość. Zdradziła mnie. Jesteś Trilla. Właśnie tak. Nie dam ci się zmanipulować. Jesteś pewny? Mogąc uratować swoją padawankę lub własną skórę, wybrała samą siebie. Ciebie też sprzeda. Trudno. Poradzę sobie sam. Stać cię na takie ryzyko? Twoja mistrzyni ma w sobie wielki mrok. Wyraz jej twarzy, gdy ujrzała, co mi zrobili, czym się stałam. Zmieniła się. Pokazała prawdziwą naturę. Naturę ciemnej strony. Sir odcięła się od mocy. Tak? Ciekawe, kiedy znów się złamie i cię zdradzi. Kogoś takiego chcesz mieć obok, gdy znajdziesz holokron? Co by powiedział Jaro Topol? Nie masz prawa o nim wspominać! Ciekawe. Co by powiedział, widząc swego padawana, kryjącego się w cieniu ze zdrajczynią, zapewniającego jej armię całkowicie bezbronnych uczniów? Nie, nie pozwolę ich tknąć. Też tak kiedyś myślałam. O cholera. To było wybitne spotkanie. Wolę się chyba uleczyć. A, teraz tego nie zrobimy. Szkoda. Widzisz tym? Dzięki za pomoc, Bidi. Ocaliłeś mnie. I przybliżyłeś do grobowca. Że jak to będzie grobowiec, nam kolejne tajemnice? Oby bez zagadek. Ale chciałem się tak umiejętnić jak tamta druga siostra, czyli Trill. Wydawała się być ciekawa. No, no nic nie zrobimy, już przejdziemy dalej. Jeden z tym powinien nam starczyć. Oto i on. Jest inny od tamtego grobowca. Nie wiem. Niedobrze. Nowy cel. Czym się bym tak? Po prawo liany. Góra wspinaczka, dobra. Po prawo liany. Czyli tutaj. Znalazłem go. Ale. Sir. Czemu nie powiedziałaś? Dlatego, że kłamie. Jak? Przekierowałam łączność, jak tylko próbowałeś się z nią skontaktować. Łamanie. Co? Łamanie szyfrów transmisji zawsze było jej wielką pasją. Nauczyła mnie tego. Nie ma takiej techniki, której nie opanowałabym lepiej od Sir. Geneza drugiej siostry. Ciekawe. Bardzo fajną postacią wydaje się być ta druga siostra. Ona jest chyba na okładce gry, zdaje się tak wydaje. I krzyżuje mieczy z Kalem, jeżeli dobrze pamiętam. Wypuść kulę. A, nie musi wypuszczać kuli. Przecież jest niewrażliwy na ataki, inaczej. No, tego życie już trochę mają. To ten sam strażnik co ostatni, czy jakiś? Nie, chyba ten sam, bo nie ma skanu na nim. O, raczej na prawo. I co, zabawa z kulami, ta? Czy jednak nie? Kulta już jest do kliknięcia, ta jest zepsuta.
No to próbujemy. Przyjacielu, te urządzenia zdają się symulować przyciąganie grawitacyjne tej planety. Widzę w tym motyw. Medytację to na razie sobie odpuścimy. Na co? Moi zwiadowcy namierzyli ciekawy artefakt w głębi tego grobowca. Właśnie go badam. Poznaję jego sekrety. Zdaje się, że Kordowa darzył Zefo podziwem. Być może na tyle, by ukryć holokron wśród kości. Tak, zobaczymy ile się robi. No dajcie, strzelajcie. Dobrze, jakby to... Naprawdę? Tym? Nic to nie robi. Już myślałem, że spadnę. Było blisko. Znalazłeś coś? To są snicze. Pięknie. No nie wiem, czy tak pięknie, Cole. Tędy nic nie zrobię. Do góry jest jakieś przejście, ale ono jest zablokowane. Ej, BD, zerknij na to. Dobra, BD, o co chodzi? Masz coś? Przyjacielu, to co znalazłem jest niepokojące. Tędy nic nie zrobię, musiałbym się dostać do góry. No to możemy przejść tędy, bo tu jest jakieś... blokowane przejście. Bo tutaj znowu jesteś zablokowany. Tędy nie przejdę, tak? Za Chiny. Ale do góry jest jakieś przejście, tylko że tędy nic nie zrobię. No nie dam rady chyba tutaj ich rozgniewać. No tutaj coś niby jest, ale nie wiem co z tym chodzi. A żebym... A jak jeszcze raz to kliknę? Wyłącza się niby. Teraz włącza. Musiałbym jakoś... Tędy się dostać? No nie wejdę tak. No to jest wszystko zablokowane. Na dole nic nie ma. Ja na dole muszę tą kulkę strącić. Wydaje mi się, że już tak dość daleko jesteśmy, więc póki co no to w tym miejscu skończymy ten odcinek. W przyszłym odcinku spróbujemy dalej zrobić ten cały nowy grobowiec. Siemka.